Zdaje sobie sprawę z faktu, że jedni ją kochają, inni wręcz przeciwnie, ale dziś nie boi się niczego. Po dramacie rodzinnym, który przeżyła w kwietniu tego roku, starała się trzymać i szybko wróciła do pracy, by wywiązać się ze zobowiązań zawodowych. Zawsze była kontrowersyjna? Oczywiście, że nie. Na ten przymiotnik zapracowała sobie kiedy w jej życie wkroczyła wielka polityka, chociaż też nie od razu. Reklama, gdy była żoną Ignacego Gogolewskiego, oboje byli w centrum zainteresowania. Poznali się w PWST w Warszawie. On, dwa lata od niej starszy, był na trzy roku, gdy zaczynała studia. Już wtedy nikt nie mylił nazwiska z właścicielem. Tak z powodów artystycznych, jak i wdzięku i urody. Miał dwadzieścia dwa lata. Gdy w 1953 roku zrobił dyplom. W tym samym debiutował na ekranie, a 1 stycznia 1954 rok na scenie Teatru Polskiego w Lalce Bolesława Prusa w reżyser Bronisława Dąbrowskiego. Innak był moją pierwszą, wielką miłością. Mogłabym napisać książkę. Tytuł? Byłam żoną Otella i żyję, mówiła Teresie Gałczyńskiej. Graliśmy razem w ping-ponga. Aż ten doprowadził nas do małżeństwa. Po moim trzy roku szkoły teatralnej oświadczył mi się. Kiedy kończył, studia, wzięliśmy ślub. Małżeństwo miało trwać zawsze, oni być szczęśliwi, jak nikt. Skończyło się zdradą, rozczarowaniem i rozwodem. Bolało, ale po latach potrafiła się z tego śmiać. Zazwyczaj mężczyźni zdradzają żonę z dużo młodszymi partnerkami. Ale mój mąż zdradził mnie. O dziwo. Ze starszą osiem lat kobietą, mówiła. Tą starszą okazała się gwiazda telewizji, Irena Dziedzic, prowadziła słynne tele-echo. Pikanteris prawie dodawał fakt, że mieszkała trzy piętra, wyżej. Pani Katarzyna została z córką Agnieszką i mocnym postanowieniem, że nigdy więcej nie dopadnie, jej choroba oszaleć z miłości. Do czasu. Pewnego dnia jechała samochodem, gdy trzech mężczyzn rzuciło się jej na maskę. Okazało się, że jednemu z nich urodził się syn i chcieli dostać się do szpitala. Podwiozła stracańców. W ramach rewanżu każdy proponował kawę. Po miesiącu zadzwonił jeden, Andrzej Błaszczak. I najprawdopodobniej nigdy nie doszłoby do spotkania, gdyby nie ingerencja jej córki. Mamusiu, nigdzie nie wychodzisz. Umów się z tym panem, prosiła Agnieszka. W końcu uległa. Był 1976 rok. Drugi mąż, Andrzej Błaszczak był inżynierem. Zdolności budowlane to nie była jedyna jego umiejętność. Andrzej potrafi zrobić wszystko. Rozpływała się w komplementach. Robi zakupy, gotuje świetnie. Znajomi i przyjaciele też chwalą jego kuchnię. Dlatego, choć to ja napisałam książkę kucharską, często udaje że zapomniałam przepisu, by jemu dać pole do popisu. W kuchni to on był mistrzem. Czytaj. Dalej na następnej stronie.